polega na tych więziach. To nie jest tylko to, że my na przykład warsztatowo ćwiczymy, prawda? Ale chodzi o to, żeby oni właśnie na wielu płaszczyznach działali, że to były też takie działania promocyjne, że to było tak, że sami poszli do BWA, że były właśnie plakaty, że były projekty, że były rozmowy o książkach, o sobie, że okazało się, że piszą wiersze na przykład, prawda? Czyli to budowało zespół, nie to, że właśnie ja przynoszę scenariusz i ty będziesz tym i tym i tak dalej i gramy, tylko oni sami nawet dochodzili do tego, że chcą taki scenariusz, że to chcą grać, prawda? Tak jak Sebastian przedstawił UNESCO i właśnie jakby zapalił nas do tego wszystkich. I tak jak mówię, i też jeżeli chodzi o stroje na przykład, myśmy nie chodzili nawet do wypożyczalni, tylko było tak, że jechał ktoś tam na Flomark i po kilka złotych kupował stroje, które później segregowaliśmy, czy akceptowaliśmy lub nie, prawda? Więc jakby to budowało tą więź, także strasznie mi żal, że oni, znaczy żal, z jednej strony to jest taki syndrom pustego gniazda, że oni po prostu, a z drugiej strony cieszę się, że idą też w świat i myślę, że no kilka osób ma tą pasję i zostanie, pójdą z tą pasją w życie, prawda? To jest strasznie ważne. I to jest najcenniejsze, co Pani im przekazała, a oni, mam nadzieję, że będą przekazywać innym. I tego życzę Pani, bo jest to najpiękniejszy owoc, jaki może otrzymać właśnie ten, kto kieruje zespołem. Dziękuję bardzo.